Cześć, jestem Maciej Bierut, jestem filmowcem. Właśnie wróciłem z losowania i okazuje się, że będę robił film o sobie. Na co nie byłem przygotowany, o swoim życiu i o tym, co ciekawego w życiu robię. Na przykład... No i to jest mój pokój. Tutaj też często robię swoje produkcje filmowe i... Ta szafka, ona tak wygląda w kamerze, ale ona jest czerwona, ona nie jest różowa, ona jest czerwona. I to tutaj robię efekty specjalne, jak w Hollywood, w swoich produkcji. No ale chyba wychodzę za bardzo naprzód, więc zacznę od początku. Jestem Maciej Bierut i to jest moje życie. Mam 22 lata, urodziłem się w Warszawie na Mokotowie. To miasto jest dla mnie niesamowicie ważne, zwłaszcza jego historia. Na przykład kocham Pałac Kultury, choć nie cierpię komunistów, są źli. Dlatego ja chciałem być dobry, nie tak jak komuniści. Ja chciałem robić film. Zawsze był jakiś dziwny. Ktoś może by powiedział głupi. Aż ciężko stwierdzić, do kogo jest podobny. Czy do mnie? Do matki? Nie. Swoją pierwszą produkcję zrobiłem, kiedy miałem 11 lat. Jakoś ciężko było mi znaleźć dobrych aktorów, więc to ja musiałem wyjść przed kamerę. No a jakoś tak wychodziło, że zwykle na swoich castingach wypadałem najlepiej, więc co zrobić? Kubrick, Anderson, Nolan, Scorsese. Myślę, że nie muszę wymieniać, kim się inspiruje w swoich produkcjach, bo to widać gołym okiem. Akcja! Pseudonim malarz, tak? Przemawuj to. Cięcie! No tak za bardzo tego nie znam, no. W sumie to nawet nie wiedziałem, że jest filmowcem, dopóki nie zaczęliśmy tego, cokolwiek to jest. Morderstwo. Kobieta. Śmierć z przyczyn naturalnych. Ale czy na pewno? Serio, Maciek? Mam gadać o tobie w trzeciej osobie, jak siedzisz tuż przede mną. Michał, proszę, parę zdań. Nie ma szans. Kupię ci pizzę. Cztery składniki. No dobra. Parę zdań, ale serowe brzegi. To nie jest tak, że on mnie zmusił do nagrywania jego. Zwykle robię to dla własnej rozrywki. Akcja! Pięcie. Mój brat jest bardzo utalentowany. Tak mu to powiedzieć? O! Pizza! Nie licząc filmów, lubię też sport, crossfit. Komponować muzykę, chodzić na długie spacery. Ostatnio też pracuję nad kawałkiem i myślę, że mam coś naprawdę dobrego, więc słuchajcie. Jakie jest moje motto? Wstawać rano, kochać siebie bardziej niż innych ludzi, nawadniać się... Kiedyś słyszałam, że jak dzieci są małe, to są takie słodkie, że chciałoby się je zjeść.
A jak dorosną, to się żałuje, że się tego nie zrobiło. Żałuję. Tet Leonina, tak na pożegnanie chciałbym wam pokazać moją najnowszą produkcję, którą właśnie ukończyłem, więc pa pa i miłego seansu. Nazywam się Stefan Piszczałka. A tak dokładnie, Komandos Stefan Piszczałka. Wyczułam coś. To ten ryż! Nie ma jak zapachowi u poranku. Misja zakończona.